wieje, nie wiem czy dzisiaj będzie coś z tego nagrywania. Muszę ten wiatr dzisiaj wzmagać, a ja was witam z Wisły Łabajowa, ośrodka narciarskiego Stożek. Dawno żech tu nie był, dawno i stwierdzą, że poprawił się tutaj dojazd, zwłaszcza na tym ostatnim odcinku. Jeździ jeszcze ratrak po trasie. Także no zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Dzisiaj wieje, ten wiatr się ma wzmagać. Nie wiem, czy mnie cokolwiek słyszycie. Dawno żech tu nie był. Zobaczymy, jak się dzisiaj będzie jeździć. Mam nadzieję, że bez bólu, bez czegoś takiego. Ostatnio mnie nawet troszkę kręgosłup bolał. I dupa. Może to po tym upadku na Cieńkowie. Powiększył się tutaj parking też, z tego co widzę. No ale ta druga w ostatnim etapie jest zrobiona. Nie ma takiego dziadostwa, jakie tutaj było, jak ja tu był ostatnio. A to było porę lat temu. Także zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Okej, interesuje mnie ta druga, czy tam jest. Wyciąg dwuosobowy, taki jak był, podobny do tego spalenicy. Oto zaczynamy. Pierwsza skrajca od lat na Stożku. Po lewej stronie widzę trasy rowerowe do kolarstwa zjazdowego, czyli downhill tak zwany. Interesuje mnie ta druga tam. Za tym białą chałupą. Dość fajnie to tam wygląda. No na skitury nie ma szans, co? Na śniegu po prostu. Dobra, no trasa wygląda fajnie. Wyratrakowano, zobaczymy, jak się będzie jeździć. Bo tylko ta trasa niestety jest czynna. Tutaj są... Tutaj jest 5 tras. Z tego co widzę, to tamta jest zarośnięta, ale może się coś uda w tym sezonie oczywiście. Słuchajcie, mam tutaj takie niemiłe wspomnienie, mianowicie tam kraj się zaczyna ta trasa. Parę lat temu, jak ja tu był, doszło do śmiertelnego wypadku niestety. Facet jechał dość gibko i przekoziołkował przez te płotki, które tam są po prawej stronie, i dupnął sobą o drzewo, o strum. No i było tam pogotowie lotnicze nawet, ale po tym, że się dowiedział, że
niestety umarł. Także no uważajmy, nie róbmy z siebie super narciarzy. Brawura to nie jest coś, co powinniśmy pokazywać, bo tak to się może skończyć, niestety. Szykuje się piękny dzień, piękna pogoda. Miałem strach, czy tu dojadę dzisiaj, bo dość dużo ludzi jechało. Ale po tym Wiśle Kajsi się stracili. Pewnie pojechali na Soszów, na te inne stoki. Ale myślę, że dzisiaj będzie fajnie. Widzę, że system naśnieżania się tu poprawił też. Są lance. To super. Tu jeszcze reklama Sim Plus. Tego już dawno nie ma. Sim Plus. Albo jest jeszcze? Nie wiem. Wyciąg spalenicy taki podobny. No ale jakoś się domy rada. Równo takim wyciągiem nie jechał. Od czasów palenicy, czyli jakieś 3 roki temu. A przepraszam, na Pilsku żeś jechał. Na Pilsku, Pilsko-Jątek. Ważna informacja, jeśli chodzi o Pilsko. Pilsko zostało sprzedane parę miesięcy temu. I kupił go Sobiesław Zasada. I zapowiadane są inwestycje, że wymienią te orczyki tam na krzesła. Z trasami podobno nie mają nic robić, bo trasy są fajne. Może jakieś naśnieżanie tam się pojawi, ale wiem, że wyciągi mają być wymienione. Czy tak będzie? Zobaczymy. No, plany są. Pytanie jest tylko takie, jak tam z cenami, bo słyszałem, że drożyzna piorunowo. No ale cóż. Inflacja rośnie, to i karnety rosną, ceny karnetów rosną. No a dzisiaj to jeżdżę nie bardzo okrojone z tego, co widzę tutaj bycie. Jest na to strada tutaj jakoś z kraja. Ktoś tu jechał, ale to jest kurczę mało śniega. Może jakiś skiturowca, ale kurczę, no a skitur to jest mało. Tutaj po prawej stronie, jeśli widzicie, wyłania się nam schronisko na stożku. Oj, tamta trasa zarosła fest. Tam ta kościanka jest. Troszkę tutaj widzę, że to może być jakiś lód. Kurczę, to niedobrze. To ja nie mam krawędzi za bardzo wyszlifowanych. No, widoczek się już robi. Ja, będzie widoczek. Za nami, za moimi plecami. Warto też dodać, że tam kraje to stronisko, tam kawałek dalej jest już granica polsko-czeska. I można zjechać do zejść do Jabłonkowa, do na wsi konkretnie. Dobra, chyba kończ to gadanie, bo trzeba jechać, bo zbliżamy się do końca. Cztery godziny, taki plan. No, widoczek jest fajny.
Tak, zaczyna się już takie strumienie, nie? Jest to taka ta jazda. No to jako recenzja po pierwszym zjeździe, dużo lodu, takiego takich kamieni lodowych, więc no szału nie wyjdzie. Mogliby to lepiej wyratrakować, zmielić bardziej ten lód i byłoby naprawdę cacy. Niestety no troszkę słabo, jeśli chodzi o to. Ile razy zjadę? Myślę, że tak z 20-30 razy może zjadę, nie? Ale dzisiaj na szaleństwa nie wyjdzie. Ludzi malutko, może 10 nas tu jest, nie więcej.
ale jakoś sobie poradzimy. Szałów się nie spodziewał. Mamy wypadek tutaj na trasie, jedzie goprowiec, jedą sanie. No słuchajcie, jest bardzo dużo brył lodowych. Tak, widoki ze Stożka. Widać Błatnią, Stołów, Trzykopce, Klimczok, jest Skrzyczne, Malinowska Skała, Malinówka, Wlasi, Alcki, który tam był, a jest i w oddali też Babiogóra i Masyw Pilska. Widać też Czynków. Przetarzach tam był niedawno, nową osadę, tak, centralnie, Wisłę, właściwie to my są w Wiśle. Fajnie, super widok, to jest niepodważalny atut właśnie tej góry.
Cóż, ze Stoszka już jada z powrotem, 4 godziny my pojeździli. Powiem tak, że z początku euforia była, potem trochę ta euforia opadła, a potem zaś wstąpiła i powiem tak, że należy tutaj jeszcze przyjechać, zarówno na Rajza, zresztą Rajza kiedyś tutaj była, jeszcze Żach nie nagrywał filmów, z Szymonem i z Michałem Żach tu był, mój rower jechał na tym wyciągu, oczywiście ten żółty. Piechty Żach tu też łaził już w latach 90. Słuchajcie, łaziliśmy od Czantorie do Stoszka, przyjeżdżało się sam cugiem i myślę, że warto by coś takiego powtórzyć. Także jestem mile zaskoczony, dojazd też całkiem niezły, poprawili, bo wcześniej było fatalnie, jeździło się nawet koniem tutaj z parkingu, teraz jest taki busik jeszcze. Ale dzisiaj my dojechali spokojnie. Także dziękuję wszystkim za uwagę. I do zaś. Jestem pozytywnie zaskoczony tutaj. Gdyby nie te bryły, to bym pojeździł więcej, ale jest naprawdę fantastycznie. Roba jest zadowolony. I przyjeżdżajcie tu. Interesuje mnie ta druga tu po lewej stronie. Trzeba tu będzie Rajza zrobić. Druga leśna. Rozpędzam się właśnie gładko. Ale widać, że coś tu jest porobione z tą drogą. Płyty betonowe. Kiedyś ich nie było. Było błoto, były dziury jak piorun. Jeździło się koniczkiem. Płaciło się bodajże 5 zł za podwiezienie tym biednym koniczkiem. Widzę, że tu są przepusty porobione, że ta droga jest wyremontowano, kurczę, ona jest w dużo lepszym stanie jak ta na Sofu w tym końcowym odcinku. Tak jest, trzeba się ruszać, trzeba być aktywnym, nie siedzieć w chałupie w taki dzień. Tak, widzę, że tu jest zdecydowanie lepsza ta droga. Tak, tu jest też jeden z parkingów. Co ciekawe, parkingi są bezpłatne. Ja tu nic nie płacił dzisiaj. Pamiętam swego czasu, jak tutaj my nie umieli wyjechać autami. To są tak gładko było. Dzisiaj też jest gładko, ale po sulicy. No to jednak roba jedzie wolniej.
wręcz ślimaczem tym. Ale widzicie, tu jest coś porobione. Jest to, ta droga jest wyremontowana i dobrze, i bardzo dobrze zrobione. Moim zdaniem jeszcze po prawej stronie powinna być barierka. Bo to Głabajów bodajże. Jest mijanka, także spoko. Ta droga mnie tu bardzo pozytywnie zaskoczyła dzisiaj. Storze Grzechomijo właśnie też z tego powodu. Wiadomo, że jak będzie więcej śniega, to będzie gorzej tutaj. Mogli to tutaj lepiej posypać. Posyć tym szlaką. Tu jest kolejny parking. Bodajże. Jest wąsko tutaj, to fakt, ale moim zdaniem to jest 3 razy lepiej jak było. Tak, i tu od tego miejsca też się koniczkiem jeździło. Teraz jest busik taki, żeś widział, ale no nie było to potrzebne. Zielony szlak turystyczny. Oj, tu nie ma nic posłudne. Kurde, tu jest lodowisko, ja pierdzielę. Tam już posłuchali, a tu jest istne lodowisko, zobaczcie. Kurde, łyżwy wziąć i szurać. Ale tu już jest asfalt od tego parkingu, ulica zjazdowa. Ale sam lód niemiłosierny tutaj jest. Szklonka. Bardzo, bardzo pomału, bo to wyskoczyć naprzeciwko, to ja nie wypamuję się. Woda leciała i zamarzło na drodze. Efekt braku przypopki. Ja tu już się zaczyna normalna droga. Też jest parking. Spoko. Ale dalej jest szklonka. Tam poszuli na końcu, a tu już to mają wyleźć. Liczą, że się samo roztoczy.
że roztaje, bo u nas nie topi się, no taje. Ta droga tu jest wyremontowana, moim zdaniem, chyba już. Ten końcowy odcinek, tutaj tego nie widzę, no bo jest lód. Trudno powiedzieć, czy tu jest jakiś nowy asfalt. Mógłbyś tak zwolnić kurczę. Nie, tu raczej nie wygląda na to, żeby był nowy asfalt. Troszkę wiało nam dzisiaj, ale myślę, że szczyrk to będzie tam dużo gorzej, aby nie stanął. Tutaj ludzi nie było, także super. Ludzie byli, no ale mało, nie? Wyprowadzony, ale już jest lepsza druga, na to było obludzona. Ja, wydawało mi się. Pasujcie to, dajcie o te drogi. Kanalizację robili, a widzicie, to tym odcinek ten nowy asfalt. No, to jest idealne auto. No. Ale przez ten telefon byś nie musiał go leć. Zestaw. Ja, ale już za nisko. Świeci to lodowisko. Słuchajcie, tutaj mamy takie specyficzne miejsce. Skocznia narciarsko. Tutaj jest przeciwstok. Z tej strony Wisła Łabajów. Tutaj trenował Adam Małysz. Ale już ta skocznia nie istnieje. Skokali przez tę drugą. Dawali jakieś choiny też. Zresztą on to opowiadał swojego czasu. Trenował z Janem Szturcem. Już nawet jak był w gazie ten sezon 2001, 2002, 2001, wtedy też tu trenował. No a przed nami też fajny obiekt zabytkowy, przedwojenny wiadukt kolejowy. To już tutaj jest w zasadzie Wisła Głębce niedaleko. Zielony szlak turystyczny, tak, zgadza się.
wiadukt kolejowy, stary, przedwojenny. Słuchajcie, jest wyremontowany już, widzę. Plany były przedwojenne, żeby przedłużyć tę kolej do Zwardonia. Głębce były, tak. No i pomału będziemy kończyć to nagranie. Ten budynek, który się nam wyłonił po lewej stronie, to jest szkoła podstawowa, kaj Adam Małysz chodził. Natomiast tu po prawej stronie mamy ten drewniany, to jest przedszkole. I on też tu chodził. I tu już jest główna droga na Ustroń, na Istebną, a więc na Kubalonkę po prawej stronie. A więc ja wam już dziękuję za uwagę. Fajnie. Trzymcie się. I do zaś.